Hej, witam wszystkich. Na wstępie chciałem podziękować za wszystkie subskrypcje. Dziękuję, że piszecie, czyli za komentarze i za lajki. Jesteśmy, jak widzicie, u Grizzly Adamsa. Tym razem wezmę demeny i polecimy ubić demeny. Pokażę, jak tam dojść. No wiadomo, po to to jest. Zobaczę tylko, czy tak. Dobra, mamy go. Dobra, 322 punkty. Jest co wykorzystać. Możemy iść od razu tutaj na statek. Haj. Wpisujemy chor. Jest i praktycznie już jesteśmy na miejscu. O, dobra. Rumak jest. Czyli to tak zawsze mówię i chyba się przyzwyczaiłem do tego, że to chyba będzie formalność. Tego nie będę przyspieszał, bo to jest bez sensu, bo to będzie trwało 3 sekundy. Ktoś mi tam napisał, że mam przyspieszać te filmy. Ale jak widzicie, to chyba... Dobra, już jesteśmy na miejscu. Ja nie wiem, czy się w ogóle przebierać do niego. Chyba nie. Dobrze by było, jakby wypadł Egg of the Many. Jest to jajko, które jest potrzebne do przejścia sekretnym przejściem na Banutę. Potrzebne to jest do, jak się wykonuje questa, żeby jednak mieć to i może to wypadnie. No wiadomo, nie jest to drogie, ale chyba RH jest droższe od tego jajka. Dobra, wchodzimy i robimy swoje. No. I co mamy? Dobra. Egg nie wypadł. Ale mamy 3 goldy ingots. Warrior. Nie ma szału. Już bym się bardziej cieszył na to jajo. Dobra, wychodzę. Co tu jeszcze dodać? Nic, no już wiecie, jak tu dojść. Meny jest prosty do ubicia, wiadomo, punkty bossowe musicie zbierać na te wszystkie bossy od Grizzly Adamsa, bo warto. Nic, no ja będę kończył. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie suby. Już mam ich 81, to jest dla mnie aż coś niesamowitego. I co, no machnę formułkę, czyli... Jeśli się podobało, łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Szacunek, pozdrawiam, do następnego, hej!